W tym roku na gali Lwice Biznesu, to w 2018 roku, mieliśmy po raz pierwszy jakby kategorię męską. Lew Biznesu 2018, pan Maciej Panek, doktor medycyny estetycznej, najlepszy gabinet medycyny estetycznej w całej Polsce. Nie, to jest kategoria przyznana jako kategoria dodatkowa. Jestem całkowicie zaskoczony, że w ogóle otrzymałem tą nagrodę. Przyjaciółka Ilona Adamska, którą miałem okazję poznać parę lat temu, dodała i nową kategorię, o czym jest właśnie nagranie, że jestem całkowicie zaskoczony, gdyż nie byłem nominowany w żadnej kategorii. No i zrobiła mi wielką niespodziankę tym, że uhonorowała mnie po prostu o to tą statuetką. Jakie to jest uczucie zdobyć tą statuetkę? Zawsze zastanawiałem się, jak to jest otrzymać Oscara. Powiem szczerze, że wchodząc na scenę, nie widzi się nic. Jest taka głusza, ale nagle trzeba coś powiedzieć, tak? I trzeba zaprezentować się bardzo dobrze. To jest niesamowite uczucie, bo jest radość i chce się wykrzyczeć: Boże, udało się. I mogę to powiedzieć, że takie samo dzisiaj miałem odczucie. Żeby dojść do takiej nagrody, jakimi cechami charakteru trzeba się jakby... 10 lat pracowałem na to, żeby otworzyć klinikę medycyny estetycznej. Udało mi się nakręcić program Po drugiej stronie lustra, który cieszył się bardzo dużą oglądalnością. Współpracowałem z wieloma programami telewizyjnymi i także odnosiły sukcesy w oglądalności. Jakie cechy charakteru? Jestem bardzo zawzięty. Jeżeli wyznaczę sobie jakiś cel, to do tego celu cały czas dążę. I mogę powiedzieć, że skończyłem ostatnio 35 lat i obiecałem sobie w wieku 30 lat, że chciałem wybudować klinikę medycyny estetycznej w ciągu 5 lat i udało mi się to. Jakie są teraz trendy w medycynie estetycznej? Nie ma takich wyznaczonych trendów, bo każda osoba ma swój look, który się jej podoba. Zawsze będziemy, moi specjaliści w mojej klinice będą dążyć do naturalności. Naturalny wygląd, naturalny look, żeby nie przesadzać. My tłumaczymy wszystkim swoim pacjentom, że lepiej mniej niż więcej, czyli naturalny wygląd to będzie na pewno królować w 2019 roku. A jakie są nowe technologie w medycynie estetycznej? Technologie już bardzo szybko się rozwijają i mamy naprawdę bardzo dużo możliwości. Oczywiście nowościami, które występują na rynku, to na pewno jest szybko rozwijająca się laseroterapia. Lasery teraz już królują nad zwykłymi zabiegami, które wykorzystujemy w gabinetach, więc serdecznie zapraszam na zabiegi laserowe. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję.